Opowiem wam coś niesamowitego. Około 50 kilometrów na południe od São Paulo w Brazylii leży piękna wyspa. Nikt na niej nie mieszka i nią nie zarządza. Brazylijski rząd nie pozwala nikomu na niej przebywać, ponieważ na ponad 44 hektarach znajduje się największe skupisko węży na całym świecie. Niestety większość z nich to złote węże lancelowate, jedne z najbardziej jadowitych na Ziemi. 90% ludzi, którzy zmarli w Brazylii z powodu ukąszenia węża, spotkało się właśnie z nimi. Jest także inny wąż, który sieje zniszczenie na świecie, a jedyne antidotum na jego jad to krew Jezusa. Będziemy mówić o tym dzisiaj. Zostańcie z nami. Witajcie, przyjaciele. Cieszymy się, że jesteście z nami i bardzo serdecznie was pozdrawiamy, gdziekolwiek jesteście. Mam nadzieję, że modliliście się razem z nami, ponieważ musimy mieć świadomość, że rozmawiamy o walce duchowej. Dlaczego na świecie jest zło? Tytuł naszego spotkania brzmi: Czy Bóg stworzył diabła? Zanim przejdziemy do naszego studium, pokażemy wam, co myślą na ten temat osoby, które pytaliśmy o to na ulicach Ameryki. Nie wierzę w istnienie diabła. Myślę, że świat po prostu obfituje w pokusy, które są sprzeczne z wolą Boga. Wierzę w duchowość, więc również w to, że istnieje zło i ciemność, ale sam diabeł? Nie jestem pewna. Jeśli wierzysz w Boga, wierzysz także w istnienie szatana. Został wyrzucony z nieba, więc jest diabłem. Wyznaję hinduizm i wierzę, że w każdym z nas jest trochę diabła. Dla równowagi. Gdyby Bóg stworzył tylko istoty posłuszne, nie byłoby wolnej woli i miłości. Poprzez wszystko, co istnieje, Bóg pragnie pokazać, czym jest Jego miłość, jaki jest Jego charakter. Życie to test. Każdy człowiek ma wolną wolę i może zdecydować, którą drogę wybrać. Drogę Bożą czy drogę diabelską. Uważam, że skoro jako ludzie otrzymaliśmy wolną wolę i możliwość wyboru, po której stronie stanąć, możemy sami zdecydować, którą drogą iść. Nie chciał go zniszczyć, bo był jednym z najważniejszych aniołów. Szatan sam niszczy siebie. Bardzo interesujące i różnorodne odpowiedzi. Ciekawe, że niektórzy przyznają, iż wierzą w Boga, ale nie wierzą w diabła, co może prowadzić do pytania, jakie jest źródło całego zła? Skąd w ogóle wiemy, że ono istnieje? Czym ono jest? Można na to odpowiedzieć, tylko zestawiając je z dobrem. Większość ludzi z natury wie, co jest dobre i dzięki temu rozpoznają zło. Wielu uświadamia sobie, że wstręt, jaki odczuwamy wobec zła i niegodziwości, wynika z przyrodzonego poczucia, że coś jest nie tak. Rozumieją, że na świecie toczy się wojna pomiędzy dobrem i złem. Jest to naprawdę kosmiczny konflikt. Będziemy mówić o tym, że Bóg jest Bogiem miłującym. Dlaczego miałby stworzyć diabła i czy to zrobił? Jeśli tak, to dlaczego w całej swojej wszechmocy pozwolił mu istnieć i go nie zniszczył? Wielu ludzi odwróciło się od Boga, mówiąc: jeśli Bóg istnieje, dlaczego pozwala niewinnym dzieciom rodzić się z chorobami i upośledzeniami? Dlaczego pozwala im cierpieć? Czy zrobiły coś złego? To niesprawiedliwe. Skoro Bóg jest wszechmocny, dlaczego nie zniszczył diabła? Postaramy się odpowiedzieć na większość z tych odwiecznych, fundamentalnych pytań. Po raz kolejny zrobimy to w formie pytań i odpowiedzi, żeby mieć pewność, że niczego nie pominiemy. Pytanie pierwsze. Z czyjego powodu, w jaki sposób i gdzie powstał grzech? Zajrzyjmy do Biblii. Ponieważ ten program dotyczy Apokalipsy, zaczniemy od Apokalipsy 12:9. Ten rozdział mówi o wojnie pomiędzy dobrem i złem i wspomina smoka, który jest tutaj nazwany wężem starodawnym, diabłem i szatanem. W 12 rozdziale Apokalipsy mamy cztery określenia diabła. O jednym z nich jeszcze przeczytamy. Znajdujemy je w Izajaszu 14:12. Czytamy tutaj: o jakże spadłeś z nieba, Lucyferze. Myślę, że dobrze jest przeczytać cały ten fragment.
Aby zrozumieć tło tych wersetów, musimy pamiętać, że niektóre z proroctw dotyczących diabła zaczynają się słowami skierowanymi do królów lub królestw, a dopiero potem prorok przechodzi do złych sił, które nimi kierują. Tutaj mamy poselstwo do króla Babilonu i w końcu w wersecie 12 czytamy: o jakże spadłeś z nieba, Lucyferze, synu jutrzenki! Owalony jesteś aż na ziemię, ty, który osłabiałeś narody. Ty bowiem mówiłeś w swoim sercu: wstąpię do nieba, ponad gwiazdy Boga wywyższę swój tron. Zasiądę na górze zgromadzenia na krańcach północy. Wzniosę się nad szczyty obłoków, będę równy najwyższemu. Lecz zostaniesz strącony aż do piekła, do krańców dołu. Widzimy tutaj, że Lucyfer ma chyba problem ze wzrokiem. Ciągle powtarza: ja. Zatrzymajmy się na chwilę, bo chcę wspomnieć, że definiujemy Boga słowem miłość. Biblia podsumowuje go jednym zdaniem: Bóg jest miłością. W przeciwieństwie do tego diabeł to samolubstwo. Chodzi mu tylko o niego. Słyszałem od ludzi, którzy pracują w szpitalach psychiatrycznych, że osoby, które zmagają się z chorobami psychicznymi, używają słów: ja, mnie, mój, sobie, 5 razy częściej niż osoby zdrowe i zrównoważone psychicznie. Grzech jest formą samolubstwa, a samolubstwo jest grzechem, pewną formą obłędu. Kiedy o tym pomyślimy, idea, że stworzenie, Lucyfer został stworzony, może zbuntować się przeciwko Stworzycielowi, to swoiste szaleństwo. Zatrzymajmy się na chwilę, zanim zajrzymy do fragmentu z Ezechiela. Miał na imię Lucyfer. Kiedy Bóg stworzył tego pięknego anioła, był jednym z najważniejszych. Nie był diabłem. Wszystko, co robił, było dobre. Lucyfer to nie jest złe imię. Wiele lat temu organizowałem podobne spotkania. Razem z Karen byliśmy w pralni samoobsługowej. Kiedy czekałem, aż nasze rzeczy się wysuszą, był tam mały chłopiec, którego mama składała ubrania. Bawił się samochodzikiem. Zapytałem: jak masz na imię? Nie podniósł głowy, ale odpowiedział: Lucyfer. Zaskoczyło mnie to. Pomyślałem: no cóż, pewnie nie chodzicie do kościoła, prawda? Ale tak naprawdę w tym imieniu nie ma nic złego. Oznacza ono niosący światło. I od tego pochodzi chociażby słowo luminescencja. Zaczął dobrze, ale później popadł w obłęd. Potem powiemy o tym więcej. Pytanie numer 2. Czy stwarzając Lucyfera, Bóg stworzył diabła albo wadliwego anioła? Czy Bóg czyni cokolwiek złego? W liście Jakuba 1,17 Biblia mówi, że każde dobro i dar doskonały zstępują z góry. Każde dobro pochodzi od Boga. Jezus powiedział: tylko Bóg jest dobry. I nawet na początku, kiedy wszystko stworzył, wszystko, co znalazło się w raju, było doskonałe i piękne. Czytamy: i widział Bóg wszystko, co uczynił, a było to nie tylko dobre, ale bardzo dobre. Cała ta tragiczna historia z grzechem. Bóg nie chciał, żeby Adam i Ewa słuchali wroga. Nie chciał, żeby grzech wszedł na świat. Celem planu zbawienia jest uratowanie ludzi przed diabłem i strasznymi konsekwencjami grzechu. To nigdy nie było Bożym planem. Wszystko, co czyni, jest dobre i doskonałe. W Ezechielu 28 czytamy: doskonały byłeś na Twoich drogach od dnia, w którym zostałeś stworzony, aż znalazła się w Tobie nieprawość. Zajrzyjmy więc do 28 rozdziału Ezechiela. Jeśli chcecie w łatwy sposób zapamiętać, gdzie znajdują się te dwa fragmenty, wystarczy, że zapamiętacie Izajasza 14, a potem podwoicie 14 i mamy Ezechiela 28. Czytajmy od wersetu 12. Synu człowieczy, podnieś lament nad królem Tyru. Teraz zwraca się do złego i pysznego króla Tyru, króla Fenicjan, i mówi do niego: tak mówi Pan, ty byłeś opieczętowany doskonałością, pełen mądrości i doskonałego piękna. Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Nie chodzi tutaj o króla Tyru, ponieważ od czasów Adama i Ewy nikt nie był w Edenie, ale Lucyfer tam był, kiedy ich kusił.
Twoim okryciem był wszelki drogocenny kamień, rubin, topaz i jaspis, chryzolit, onyks i beryl. Mamy tutaj te same kamienie, które znalazły się na szacie najwyższego kapłana. Lucyfer zajmował chwalebną i szanowaną pozycję. Niektóre z tych kamieni znajdują się również w fundamentach Nowego Jeruzalem z Apokalipsy. Szafir, malachit i szmaragd i złoto. Przygotowano dla ciebie twoje dzwoneczki, twoje piszczałki. Są to słowa dotyczące głosu i muzyki. Jeśli ktokolwiek rozumie moc muzyki, na pewno jest to diabeł. Muzyka jest darem od Boga, ale szatan jest dobry w wypaczaniu i zniekształcaniu każdego Bożego daru na swój użytek. W dniu, w którym zostałeś stworzony, przygotowano dla ciebie twoje dzwoneczki, twoje piszczałki. Kolejna ważna kwestia. Lucyfer nie został zrodzony. My wszyscy się urodziliśmy. Adam i Ewa zostali stworzeni, ale wszyscy inni się urodzili. Lucyfer nie. Bóg stworzył aniołów, a aniołowie się nie pobierają. Niektórzy ludzie mówią, ale w Księdze Rodzaju 6 jest, że synowie Boga żenili się z ludzkimi kobietami. To złe zrozumienie tego tekstu. Jezus powiedział, aniołowie się nie pobierają i nie rozmnażają. Stworzony na podobieństwo Boga człowiek otrzymał zdolność tworzenia swojego obrazu poprzez dzieci, przez akt miłości. Myślę, że to rozwścieczyło diabła, bo on nie mógł tego robić. Tak więc Bóg stworzył pięknego anioła, który stał się szatanem. W wersecie 14 czytamy, ty byłeś cherubinem namaszczonym, osłaniającym. Tak wyglądała Arka Boża w świątyni. Kiedy Mojżesz zbudował Arkę Przymierza, do której włożył dekalog, umieścił nad nią dwóch aniołów, reprezentujących aniołów strażników, cherubów osłaniających tron Boży. Czytamy o tym w 6 rozdziale Izajasza. W wizji prorok ujrzał Boga na jego tronie, a po jego prawej i lewej stronie stali aniołowie, którzy poruszali skrzydłami i wołali: Święty, święty, święty. Lucyfer zajmował najwyższą pozycję wśród wszystkich stworzonych istot. Był przywódcą Bożych zastępów. Ty byłeś cherubinem namaszczonym, osłaniającym. Postawiłem cię. Byłeś na świętej górze Bożej. Przebywał w obecności Bożej. Przechadzałeś się pośród ognistych kamieni. I werset 15. Doskonały byłeś na twoich drogach od dnia, w którym zostałeś stworzony, aż znalazła się w tobie nieprawość. Możemy zapytać, jak to się stało? Kiedy pojawił się koronawirus, podobnie jak wszyscy, próbowałem dowiedzieć się, skąd się wziął. Skąd przyszła AIDS? Skąd wzięła się pierwsza bakteria? Skąd wziął się grzech? Bardzo ważne jest, abyśmy zrozumieli, że Bóg uczynił swoje stworzenia wolnymi i dlatego mamy wolną wolę. Kiedy Bóg stworzył Lucyfera, był on doskonały, piękny i potężny. Wszyscy aniołowie podziwiali jego piękno, mądrość i siłę. Oczywiście wielbili Boga, ale również kochali i szanowali Lucyfera. Wygląda na to, że nie mógł znieść tego, iż kłaniają się Jezusowi, a nie robią tego wobec Niego. Wybaczcie, przyjaciele, mój mikrofon chyba się wyłączył. Już w porządku. Naprawdę czuł się urażony, że aniołowie nie oddają mu takiej czci. Zaczął pielęgnować w swoim sercu ziarenko zazdrości. Być może powiecie, pastorze Doug, to oznacza, że Bóg stworzył niedoskonałego anioła. Jeśli on wie wszystko, jest wszechmogący, dlaczego go nie powstrzymał? Czy nie mógł zmusić go do zmiany postępowania? Spróbuję to zilustrować. Pani Bachelor poda mi mojego smartfona, który jest o wiele mądrzejszy niż ja. Nauczyłem się jednak, jak zaprogramować mój telefon tak, aby dawał mi to, czego wszyscy pragniemy, czyli miłość. Każdy z nas chce być lubiany. Wszyscy chcemy być kochani. Znalazłem więc odpowiedź na tę najważniejszą potrzebę człowieka. O, muszę nacisnąć play. Dobry wieczór, Doug. Dobry wieczór, telefonie. Doug, chcę ci coś powiedzieć. Wszyscy słuchamy. Chcę ci powiedzieć, jak bardzo cię kocham. Jesteś taki dobry, sympatyczny, wszystko w tobie jest zachwycające.
Jesteś taki inteligentny, błyskotliwy, mądry. No i taki przystojny, wyglądasz oszałamiająco. Masz siłę Samsona, mądrość Salomona i odwagę Eliasza. Wszystko to w jednej osobie. Jesteś niesamowity. Dlatego kocham Cię, Doug. Kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. Na górze róże, na dole fiołki, a my się kochamy jak dwa aniołki. Powinniśmy stworzyć taką aplikację, a nasze poczucie własnej wartości poszybowałoby w górę. Już nie potrzebuję Karen. Teraz mam aplikację, która mówi, że mnie kocha i nigdy nie mówi o mnie nic złego. Powtarza tylko, kocham Cię, tak. Nie wytyka mi moich błędów. Dlaczego? Bo zaprogramowałem ją tak, żeby mówiła tylko to, co chcę usłyszeć. Myślicie, że naprawdę poczułem się lepiej? Nie. Ponieważ ona jedynie powtarza to, co jej nakazałem. Jeśli to poprawiłoby moje samopoczucie, oznaczałoby to, że z moim zrozumieniem miłości coś jest nie tak. Czy Bóg ma moc, aby zaprogramować wszystkie swoje stworzenia, aby powtarzały kocham Cię, Boże, i nie popełniały żadnych błędów? Tak, ale On tego nie robi. On stworzył inteligentne istoty mające zdolność dokonywania mądrych wyborów tak, abyśmy sami wybrali miłość do Niego. W Biblii czytamy, wybierzcie, komu chcecie służyć. Mojżesz powiedział, nakazuję wam kochać Boga. Dlaczego ktoś nakazywałby komuś coś, czego ten nie może zrobić? Możemy wybrać miłość do Boga. On chce, żebyśmy Go kochali za to, jaki jest. Grzech pojawia się wtedy, gdy postanawiamy kochać siebie bardziej niż Jego. Ludzkość została stworzona po to, aby miłość trafiła do Boga i do naszych bliźnich. Choroba grzechu i początek diabła zostały spowodowane przez odwrócenie tego kompasu w stronę kochania przede wszystkim siebie. We wszystkim chodzi o nas. Bóg jest miłością, co oznacza dawanie. Jan 3,16. Bóg tak umiłował świat, że co zrobił? Dał. Przyjaciele, to bardzo ważna prawda, którą musimy zrozumieć. Gdybym nie pokazał wam tego obrazka i gdybym poprosił was, żebyście zamknęli oczy i wyobrazili sobie diabła, jak wyobraża go sobie większość ludzi? Według nich to postać, która trzyma widły albo trójząb. Pewnie dlatego, że panuje nad piekłem, pilnuje, żeby wszyscy zostali ugotowani i podrzuca ich jak burgery. Ma skrzydła nietoperza, spiczasty ogon, kozie kopyta, nosi czerwone ubranie, ma rogi. Kiedy dorastałem, przez jakiś czas nosiłem brodę i wtedy ludzie mówili, ogol się, Doug, bo wyglądasz jak seryjny morderca. Teraz nie jest źle, ale kiedyś byłem młodszy, miałem ciemne włosy i rzeczywiście wyglądało to trochę diabolicznie. Stąd wzięło się to słowo. Ale Biblia nie mówi, że diabeł tak wyglądał. To on chce, abyśmy myśleli, że tak jest. Przerażająco brzydki, straszny, demoniczny obraz. Taki średniowieczny wizerunek pochodzi z mitologii, ale nie ma go w Biblii. Lucyfer był pięknym aniołem. Mamy też drugą skrajność. Niektórzy ludzie myślą, że diabeł to postać bajkowa, żart. Mówią nawet, mam diabelsko-czerwoną farbę. Albo kupują diabelskie ciasto. Nawet teraz to pudełko kusi niektórych z was. I myślą, że szatan to żart. To nie jest żart. On nie jest brzydki. Jest śmiertelnie jadowity. Ale nawet niektóre węże potrafią być hipnotyzujące i bardzo piękne. Co stało się dalej? Jak to wszystko się rozwinęło? Możemy przeczytać o tym w Biblii. Diabeł wywołał bunt. Miał pretensje o to, że Bogu, Jego Synowi, Jezusowi oddawano najwyższą cześć. Uważał, że to należy się Jemu, ale Bóg powiedział, to nie jest Twoje przeznaczenie, nie po to zostałeś stworzony. Przykazania mówią, cześć należy się tylko Bogu. Zaczął więc rozmawiać z innymi aniołami i prowadzić kampanię polityczną. A pierwszą ofiarą każdej kampanii politycznej jest prawda. Dzieje się to również teraz. I zaczął mówić, jesteśmy aniołami.
Nie potrzebujemy, aby Bóg mówił nam, co mamy robić. Mamy własną inteligencję. Nie potrzebujemy Jego prawa ograniczającego naszą wolność. Powinniśmy mieć wolność absolutną. Pod moimi rządami bylibyśmy o wiele szczęśliwsi. I powtarzał, że On jest zaraz po Bogu. Był bardzo błyskotliwym aniołem. Chodził wśród aniołów, prowadząc swoją kampanię i próbując zdobyć poparcie. Wywołało to w niebie ogromne zamieszanie, aż w końcu bunt osiągnął punkt kulminacyjny. W Biblii czytamy, że we wszechświecie wybuchła wojna. I teraz ciężko nam zrozumieć, jak to się stało, że w niebie toczyła się wojna. Ale tak mówi Biblia. Apokalipsa 12:7. I wybuchła walka w niebie. Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem. Walczył też smok i jego aniołowie. Ktoś mógłby zapytać, kim jest Michał? Wiemy, że słowo smok jest symbolicznym określeniem szatana. Pytanie numer 4. Jakie potężne istoty działają pod przywództwem szatana? Apokalipsa 12:4. A jego ogon ciągnął trzecią część gwiazd niebieskich i zrzucił je na ziemię. Czym są te gwiazdy? Czytajmy dalej. Diabeł zrzucony został na ziemię i jego aniołowie z nim zostali zrzuceni. Kiedy to w wyniku tej wojny szatan został wyrzucony z nieba, trudno jest nam nawet wyobrazić sobie, jakiej broni wtedy używano. Biblia mówi przecież, że nie walczymy przeciwko ciału i krwi. Diabeł nie używa broni biologicznej ani typowej broni, jakiej myślimy w kontekście wojny. W Piśmie mamy historie mówiące, że anioł Pana stał nad Jerozolimą z wyciągniętym mieczem. Mamy obraz z księgi Ezechiela 9, pokazujący anioła z niszczycielską bronią w ręce. Nie wiemy jednak, co to jest. Jakiś czas temu zrobiliśmy film, który możecie znaleźć online, pod tytułem Kosmiczny konflikt. Próbowaliśmy przedstawić walczących aniołów, a kiedy obejrzeliśmy te sceny, stwierdziliśmy, że wyglądają jak Gwiezdne Wojny, w których używali mieczy świetlnych. Możemy polegać tylko na naszej wyobraźni, ale w jakiś sposób byli zaangażowani w tę walkę po stronie diabła. Trzecia część aniołów, która okazała mu lojalność, została wyrzucona z nieba. Od tego momentu Lucyfer cieszył się pewnego rodzaju wolnością. Możecie zapytać, dlaczego Bóg po prostu go nie zniszczył? Kiedy się zbuntował, Bóg mógł powiedzieć, chciałem miłości, ale tutaj mamy kogoś, kto mnie nie kocha. Wystarczyło, żeby wyciągnął swój palec, z którego wystrzeliłby piorun i w jednej chwili spalił Lucyfera. Bóg mógł pstryknąć palcami lub mrugnąć oczami, a życie Lucyfera natychmiast by się skończyło. Dlaczego tego nie zrobił? Czy Bóg chce, abyśmy Mu byli posłuszni dlatego, że się Go boimy, czy dlatego, że Go kochamy? Kiedy mówicie Waszym dzieciom, żeby posprzątały swój pokój, nie chcecie, żeby odpowiadały, proszę, nie bij mnie, już sprzątam. Chcecie, żeby wykonały Wasze polecenie, ponieważ prosicie o to z konkretnego powodu. Każde przykazanie Boże zawiera dobry powód, dla którego Bóg o coś nas prosi. On chce, żebyśmy ufali w to, iż On pragnie naszego dobra. Chce, żebyśmy byli Mu posłuszni i kochali Go z własnej woli. Biblia mówi, że powinniśmy Go czcić i szanować i określa to jako banie się Boga. Dziecko może kochać Ojca, przytulać się do Niego, a jednocześnie czuć respekt przed Jego siłą i władzą. I właśnie taką pełną miłości relację Bóg pragnie mieć z nami. On powiedział jednak, jeśli nie będziecie mi posłuszni, zostaniecie unicestwieni. Dlatego niektórzy aniołowie stwierdzili, Lucyfer ma rację, lepiej go posłuchajmy, nie wychylajmy się, tylko siedźmy cicho. On nie chce, żeby motywował nas strach. On chce w niebie radości, a nie możesz być radosny, jeśli ciągle myślisz, może zrobiłem coś złego, może dokonałem złego wyboru, już po mnie. W Księdze Koheleta jest taki werset. Ponieważ wyroku skazującego za złe postępki nie wydaje się szybko, przeto serce synów ludzkich wypełnia się chęcią czynienia zła. Najprościej oznacza to, że ponieważ Bóg jest cierpliwy, kochający i miłosierny, niektórzy ludzie ugruntowują się w swoim złym postępowaniu. Właśnie to stało się w przypadku Lucyfera. Bożą łaskę potraktował jako oznakę słabości i powiedział do innych aniołów, nie zrezygnujcie. Bóg dał mu pewnego rodzaju wolność, więc przemierzał wszechświat. Udało mu się zwerbować aniołów,
Ale istniały jeszcze inne nieupadłe światy. Biblia mówi, że przez Chrystusa Bóg stworzył światy. Liczba mnoga. Prawdopodobnie szatan próbował zapewnić sobie ich wsparcie. Możliwe, że miał do nich ograniczony dostęp, więc nie mógł tak po prostu do nich przemawiać. Gdy pojawił się na naszym świecie, Bóg powiedział, jedynym miejscem, w którym możesz się z nimi spotkać, jest drzewo. Nie zaczepiaj ich w żadnym innym miejscu. Ostrzegł Adama i Ewę, bądźcie ostrożni, bo mój wróg jest tutaj i nie jedzcie owoców z tego zakazanego drzewa. Wiemy, co stało się potem. Człowiek wybrał posłuszeństwo szatanowi zamiast posłuszeństwa Bogu. Bóg powiedział, nie jedz, a diabeł, weź i jedz. W 6 rozdziale listu do Rzymian czytamy, komu siebie stawiacie jako słudzy ku posłuszeństwu, tego sługami jesteście. Człowiek oddał szatanowi panowanie nad światem. Diabeł został zrzucony na ziemię. Jedyne miejsce, w którym dano posłuch jego oskarżeniom wobec Boga. I przez ostatnie 6000 lat wykorzystuje je jako swoją bazę, aby kontynuować walkę z Bogiem. Nawet Jezus przyznał, że diabeł jest księciem tego świata. Powiedział, idzie książę świata tego, a we mnie nic nie ma. Paweł określa go jako władcę ciemności. Kiedy więc patrzymy na wszystkie tragedie, które dzieją się na świecie, nie ma wątpliwości, że jest to działanie złych sił, które sieją zniszczenie na naszej planecie. Gdyby Bóg w swojej łasce nie zainterweniował, nikt by nie przetrwał. Pytanie numer 5. Jakich metod szatan używa w swoim niszczycielskim dziele? Wypunktujemy te metody. Punkt A. Apokalipsa 12:9, który zwodzi cały świat. Używa zwiedzenia. To słowo brzmi złowieszczo, ponieważ oznacza mieszanie prawdy i błędu. Może to być pewne utrudnienie w wojnie pomiędzy dobrem a złem, ponieważ Bóg używa tylko prawdy. On nie może powiedzieć, użyję małego oszustwa i zwalczać ognia ogniem. Jezus nigdy nie kłamał ani nie oszukiwał. Bóg posługuje się tylko prawdą, ale diabeł bierze prawdę, miesza ją z odrobiną trucizny i czyni ją śmiercionośną. Dlatego jest to tak podstępne. On jest oszustem. Punkt B. Biblia mówi, i był tam na pustyni przez 40 dni, będąc kuszony przez szatana. Diabeł jest kusicielem. Dlaczego chce, abyśmy grzeszyli? Dlaczego kusi nas do tego? Przede wszystkim nienawidzi Jezusa. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości co do uczuć szatana wobec Jezusa, wystarczy spojrzeć na krzyż, gdzie widać niesamowitą miłość diabła do władzy i niesamowitą moc Bożej miłości. Wszystkie tortury i cierpienia, których doświadczył Jezus, są dowodem na to, jak bardzo szatan go nienawidzi. W czasie całego pobytu Chrystusa na ziemi usiłował go zniszczyć. Tylko dzięki opiece aniołów Jezus dożył 33 roku życia. Ale w ogrodzie Getsemane, kiedy modlił się po raz trzeci, mówiąc, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie, Bóg cofnął swoją ochronę. Diabeł zabrał go i przeprowadził przez okropne cierpienia, a w końcu doprowadził do jego śmierci. Tego właśnie chciał. Zatrzymać Jezusa w grobie. Sam chciał być Bogiem. A tutaj mamy kolejny dowód. Był kusicielem. Spójrzmy na sytuacje, w których kusił Jezusa. Jezus odparł wszystkie jego pokusy. Po tym, jak 40 dni i nocy pościł na pustyni, czytamy w Mateuszu 4:8. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, to była trzecia pokusa, i pokazał mu wszystkie królestwa świata i ich wspaniałość. Nie pokazał mu slumsów, nie pokazał mu bólu i nieszczęścia. Pokazał mu ich chwałę i to, co najlepsze. I powiedział, jeśli mi się pokłonisz, dam ci to wszystko. Chciał po prostu dostać jego wsparcie. Czy szatan potrafi czynić cuda? O tak. Punkt C. W Apokalipsie 16:14 czytamy. Są to bowiem czyniące cuda duchy demonów. Być może niektórzy z was pamiętają, kiedy Faraon zażądał znaku, że Bóg Izraela jest prawdziwy, Mojżesz rzucił swoją laskę, czasem nazywaną laską Aarona. Ona zamieniła się w węża. Wtedy Faraon klasnął w ręce, a jego magowie rzucili swoje laski, które również zamieniły się w węże.
Ale laska Mojżesza zjadła ich laski i nie mieli na czym się opierać. I czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spada na ziemię na oczach ludzi. Nie lubię dużo mówić na temat diabła, żeby ktoś nie pomyślał, że daję mu kredyt zaufania, ale musimy znać naszego wroga. Dlatego przeznaczamy na to nasz czas. Dzisiaj poznamy również stanowisko Biblii w tej kwestii. Jak widzicie, czytamy sporo wersetów. Aby wziąć Jezusa na wysoką górę, musiał mieć jakąś moc, żeby przenieść go z miejsca na miejsce. A potem pokazał mu wszystkie królestwa i ich chwałę. On potrafi tworzyć iluzje. Miał DVD na długo przedtem, zanim wymyślił je człowiek. Pokazał Jezusowi piękny obraz i wszystkie wspaniałe królestwa i powiedział: Jezusie, nie musisz umierać za świat. Jesteś tu po to, żeby zbawić świat, a ja jestem księciem tego świata. Zawrzyjmy układ. Dam ci to wszystko, ale jest jedna mała rzecz, którą musisz zrobić. Oddaj mi pokłon i uznaj mnie za swojego Pana. Jezus zwalczył tę pokusę Słowem Bożym. Powiedział: napisano, Panu Bogu Twemu kłaniać się będziesz i Jemu samemu będziesz służyć. A ostatecznie dodał: odejdź ode mnie, szatanie. Szatan ma moc. Musimy być tego świadomi, ponieważ w ostatnich dniach on wcieli się w Chrystusa. A demony będą czyniły cuda. Będą nawet sprowadzały ogień z nieba. W Biblii często czytamy, że w ten sposób Bóg okazywał swoją aprobatę. Uczynił to podczas poświęcenia przybytku na pustyni. Uczynił to dla Dawida, dla Eliasza, dla Salomona. Diabeł podrobi ten cud. Musimy wiedzieć, co mówi Biblia. Jezus odpierał pokusy słowami: napisano. Nie należy tego lekceważyć i jeszcze do tego wrócimy. Wielu ludzi mówi: nie zamierzam służyć ani Bogu, ani szatanowi. To moje życie. Jezus powiedział: jeśli nie jesteś ze mną, zostaje tylko jedna opcja, jesteś przeciwko mnie. Jeśli nie pozwolimy, żeby Bóg nas prowadził i chronił, jesteśmy marionetkami diabła. Przyjaciele, możecie w to nie wierzyć, ale to jest fakt. Zaprzeczając temu, sprzeciwiacie się Jezusowi, który powiedział: jeśli nie jesteś ze mną, jesteś przeciwko mnie. A to oznacza stronę wroga. Pewnie nie chcecie myśleć o konsekwencjach, ale diabeł nie skończy dobrze. Zrzucony został oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Szatan zawsze jest cyniczny. Zawsze mówi o innych, plotkuje, podkopuje zaufanie. Oskarża innych, bo sam czuje się niepewnie. Ludzie niepewni ciągle plotkują o innych, a robią to, bo chcą zwrócić na siebie uwagę. Kiedy Maria umyła nogi Jezusa w czasie uczty w domu Szymona, Judasz zaczął szeptać do innych apostołów: co za marnotrawstwo pieniędzy, można to było sprzedać, a pieniądze rozdać ubogim. Oskarżył ją. W księdze Hioba diabeł mówi: jedynym powodem, dla którego Hiob ci służy, jest to, że go chronisz. W Zachariasza czytamy, że szatan oskarża najwyższego kapłana z powodu jego brudnych szat. On zawsze stoi na pozycji oskarżyciela braci. Musimy modlić się o to, aby Bóg zabrał od nas ducha oskarżania, plotkowania i podkopywania zaufania. D. Ten od początku był zabójcą, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. To on pobudził Kaina do zabicia brata. Wiemy też, co zrobił Jezusowi na krzyżu. On nie kieruje się sercem i dlatego został w Biblii porównany do węża. Nie przejawia żadnych głębszych uczuć. Pytanie szóste. Kiedy diabeł jest najbardziej niebezpieczny? Nic też dziwnego, bo i sam szatan zmienia się w anioła światłości. To prawda, kiedy chce, potrafi być religijny, ale tak naprawdę pragnie jedynie czci dla siebie. W ostatnich dniach bestia powie: chcę, żeby wszyscy wielbili Boga, ale tak, jak im powiem. Pamiętajcie, Kain wielbił Boga, ale zabił brata. Ludzie, którzy ukrzyżowali Jezusa, wrócili do domu, żeby świętować Paschę. W imieniu Boga popełniono wiele morderstw, ponieważ szatan udawał anioła światłości. Wokół nas pełno jest wilków w owczej skórze.
W Mateuszu 7,15 Jezus powiedział: strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczym odzieniu, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Paweł powiedział: wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Jezus ostrzegał, że w ostatnich dniach będzie wielu fałszywych Chrystusów i proroków. W radiu i telewizji przewija się wiele dobrych mówców. Mówią o dobrych rzeczach i część z nich naprawdę kocha Pana. Mamy jednak świadomość, że nawet obecnie jest sporo oszustów, którzy okradają ludzi w imię Boga, wprowadzają ich w błąd i robią to dla własnej chwały, jak szatan. Uważajmy na wilki w owczej skórze. Jezus ostrzegał, że właśnie wtedy diabeł jest najbardziej efektywny i czyni najwięcej szkód. Nie kiedy atakuje Kościół z zewnątrz, ale kiedy mąci od środka, jak Judasz. Być może zastanawiacie się, skąd wzięła się nasza nazwa Zdumiewające Fakty. 55 lat temu prowadziliśmy program radiowy, który zawsze zaczynał się od niesamowitych faktów naukowych, przyrodniczych lub historycznych. Przygotowywałem jedną z takich informacji i natknąłem się na coś niewiarygodnego. Prawdopodobnie najgroźniejszym seryjnym podpalaczem wszechczasów był John Orr. Przypuszcza się, że w okolicach Los Angeles wzniecił 2000 pożarów, w których zginęło kilka osób. To, co czyni tę historię jeszcze bardziej niewiarygodną, jest fakt, że był śledczym do spraw podpaleń i kapitanem straży pożarnej. Szkolił też innych. I to właśnie on zniecał pożary. Okazuje to, że niektórzy ludzie mogą wydawać się godni zaufania, a tak naprawdę są bardzo niebezpieczni. Czy szatan zna Biblię? Niektórzy myślą: nie muszę martwić się diabłem, bo mam Biblię. Kiedy śpię, ona leży na stoliku nocnym przy moim łóżku, więc jestem bezpieczny. Ludzie traktują ją jak talizman. Kiedy byłem mały, oglądałem dużo telewizji. Kiedy w filmie wampir zbliżył się do człowieka, wystarczyło pokazać mu czosnek albo krzyż, żeby uciekł. Czosnek nadal działa na większość ludzi. Ludzie myślą, że Biblia to amulet. Ale diabeł wytrąci ci Biblię z ręki i będzie cytował wersety biblijne. On zna ją lepiej niż ty. W samym Piśmie czytamy, że szatan cytował Biblię nawet Jezusowi. Mateusz 4:5-6. Wtedy diabeł powiedział mu: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się na dół, bowiem napisano. Napisano. Ile razy diabeł użył tego wyrażenia? Napisano: swoim aniołom przykazał o tobie. Pominął jednak część wersetu z Psalmu 91. On nie tylko cytuje. On dokładnie wie, jak błędnie cytować i łączyć ze sobą różne fragmenty, żeby wprowadzić w błąd. Kogo na ziemi diabeł nienawidzi najbardziej? I rozgniewał się smok, to inne określenie szatana, na kobietę i odszedł, aby walczyć z resztą jej potomstwa. Wrócimy jeszcze do tego, ale teraz powiem wam, że w Apokalipsie mamy dwie kobiety. W Apokalipsie 12 mamy Kościół Boży. Początek tego rozdziału mówi o smoku, który chce pożreć dziecko urodzone przez kobietę. Ta kobieta to Kościół Boży, który ma ogłosić światu Mesjasza. Kobieta to symbol oblubienicy Chrystusa. Mężowie, miłujcie wasze żony, jak i Chrystus umiłował Kościół. Apokalipsa 17 mówi o drugiej kobiecie, która reprezentuje fałszywy Kościół. Jest nazwana wszetecznicą, bo jest niewierna. Mamy więc dwie całkowicie różne kobiety. Kobieta z 12 rozdziału przedstawia Kościół Boży, który diabeł pragnie zniszczyć. Czytamy, że dręczył kobietę i wywołał wojnę przeciwko niej. Jej dwie cechy: zachowuje przykazania Boże i ma świadectwo Jezusa. Szatan nienawidzi ludu Bożego. Dlaczego gnębi ludzkość? W liście do Hebrajczyków czytamy, że aniołowie są o wiele silniejsi niż ludzie. Zostaliśmy uczynieni słabszymi od nich. Diabeł jest o wiele potężniejszy niż my. Dlaczego w ogóle zawraca sobie nami głowę? Bo nienawidzi Jezusa i wie, że najlepszym sposobem, żeby go zranić, jest zrobienie nam krzywdy. Kiedy torturujesz rodziców, owszem, to sprawia im ból, ale odczuwają o wiele większy ból, kiedy zamiast nich krzywdzisz ich dziecko.
W średniowieczu tysiące męczenników poddano wszelkiego rodzaju torturom. Często, gdy nie wypierali się swojej wiary, inkwizytorzy przynosili ich dzieci i mówili: w takim razie będziemy torturować wasze dzieci. I tego nie mogli znieść. Była najgorsza rzecz, jaką można było zrobić. Diabeł nienawidzi ludzi, bo nienawidzi Jezusa i chce sprawić mu ból. Poszedł walczyć z resztą jej potomstwa. Jakich dwóch śmiercionośnych zwierząt używa Biblia, aby zobrazować szatana? Właściwie to mamy ich kilka. Czasem jest to skorpion, ale dwa najpopularniejsze to 1 Piotra 5:8. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bowiem wasz przeciwnik, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając, kogo by pochłonąć. Kilka lat temu pastor Ross, który pochodzi z południowej Afryki, jego rodzina oraz ja i moja żona, udaliśmy się w tamte strony do parku lwów. Widzieliśmy białe lwy pożerające jedzenie rzucane im z ciężarówki. Zapewne wszyscy oglądaliśmy filmy przyrodnicze. Opowiadam tę historię, ponieważ moja żona została zaatakowana przez lwa i przeżyła. Byłem obok, ale nie byłem w stanie jej pomóc. Zwierzę nie było wcale takie duże, bo zaatakował ją młody lew, ale to było niebezpieczne. Żeby upolować ofiarę, lwy używają podstępu. Tak naprawdę samiec nie urządza jakiegoś szczególnego polowania. Po prostu wychodzi i ryczy, a wtedy gazela, zebra czy antylopa ucieka w przeciwnym kierunku, gdzie lwice czekają w trawie. Diabeł też używa podstępu. On widzi w ciemności. Jest jak lew, który najlepiej działa w ciemności. Drugie zwierzę to wąż. I zrzucony został wielki smok, ów wąż starodawny, którego nazywają diabłem i szatanem. Dlaczego jest tak przedstawiany? Pierwszym medium, którego użył diabeł, żeby skusić Ewę w Edenie, był właśnie wąż. To pokazuje, jakie umiejętności, jaką moc ma szatan. Bóg przemówił przez osła w historii Bileama, a diabeł przemówił przez węża. Węże są bezlitosne. Czasami pożerają nawet swoje młode. Potrafią udawać martwe, żeby niespodziewanie cię zaatakować. Oczywiście diabeł jest pokonanym wężem. Kiedy Jezus umarł na krzyżu, wymierzył mu śmiertelny cios, ale na razie szatan nadal żyje. Kiedy mieszkałem na pustyni, zabiłem wiele grzechotników, ale nawet w naszej górskiej chacie w północnej Kalifornii są one dość często spotykane. Nie przeszkadzają mi, dopóki nie pojawiają się na szlaku lub drodze. Nie chcę, żeby kogoś ugryzły. Wiem, że kiedy zabijesz węża, nie możesz do niego podejść i go dotknąć, bo jego naturalne odruchy są tak silne, że nawet po otrzymaniu śmiertelnej rany potrafią kłapnąć zębami i cię ugryźć. Dlatego po zabiciu węża należy podnieść go za pomocą patyka, trzymając go jak najdalej od siebie, a potem zakopać go tak, by żadne inne zwierzę nie nadepnęło na jego czaszkę i nie zostało zranione. Dlatego w Biblii czytamy, że Mojżesz wywyższył węża na pustyni. Może znacie tę historię. Księga Liczb. Dzieci Izraela narzekały na jedzenie. Ciągle tylko manna, manna, manna. Bóg cofnął swoją opiekę i obóz nawiedziła plaga jadowitych, ognisto-czerwonych węży, które atakowały każdego, kogo spotkały na swojej drodze. Wiele osób umarło z powodu ich ugryzień. Izraelici przyszli do Mojżesza i powiedzieli: ratuj nas, wybacz nam narzekanie na mannę, na jedzenie, które Bóg nam zapewnił. Bóg nakazał Mojżeszowi, aby uczynił węża z brązu i umieścił go na słupie. Powiedział: każdy, kto spojrzy na tego węża, otrzyma przebaczenie i zostanie uleczony. Kiedy patrzyli, zdrowieli. Jezus wyjaśnił później, że ten wąż na pustyni symbolizuje Jego samego na krzyżu. Chrystus umarł na krzyżu i w ten sposób zapewnił nam antidotum. Jest gwarantem tego, że wąż zostanie zniszczony. Wziął na siebie nasze grzechy i poniósł za nie karę, aby nam zostało wybaczone. Biblia mówi, że dzięki Chrystusowi po lwie i po wężu będziesz deptał, lwiątko i smoka podepczesz. Mam nadzieję, że wszyscy rozumiecie, iż jest to symbol. Niektóre kościoły wierzą, że powinniśmy hodować węże i po nich deptać. Ale to oznacza, że jeśli w naszej walce z szatanem będziemy pokładać ufność w Chrystusie, odeprzemy pokusy i odniesiemy zwycięstwo. A wąż był chytrzejszy od wszystkich zwierząt polnych, jakie Pan Bóg uczynił.
Powiedział do Ewy, Bóg coś przed wami ukrywa. Jeśli zjecie ten zakazany owoc, będziecie jak On. On właśnie tego pragnął. Chciał posiadać Bożą moc. Wiele fałszywych religii dzisiaj powtarza to samo. Możesz być jak Bóg. Tylko posłuchaj diabła, otrzymasz szczególną moc, którą on oferuje. I powiedział wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Wiecie, dlaczego na świecie jest grzech? Bo ludzie narzekali na Bożą mannę, nie wierzyli Biblii. Bóg powiedział, nie jedzcie, bo umrzecie. Szatan zaprzeczył, nie umrzecie. Wszyscy musimy zdecydować, czy wierzymy Słowu Bożemu, czy nie. Na świecie jest tyle bólu, nieszczęścia, zła i niegodziwości, bo kiedyś ludzka rodzina postanowiła, że Boże Słowo nie jest godne zaufania. Zobaczcie, gdzie teraz jest Bóg. Adam i Ewa zwątpili, a potem roznieśli ten zatruty owoc po całej ziemi. Przygotowując się do jednego z programów, dotarłem do interesującej informacji o drzewie manchineel, które rośnie na Karaibach. Niektórzy, widząc, że jego owoce wyglądają jak jabłka, zastanawiają się, o, ciekawe, czy są jadalne. Czasami biorą do ręki te dzikie owoce z zamiarem spróbowania. Ogromny błąd. To nie jest drzewo życia, ale drzewo śmierci. Jest tak trujące, że z łatwością mogłoby cię zabić, powodując przy tym owrzodzenie ust, problemy nerek, zwężenie gardła. Myślę, że to jedna z najbardziej śmiercionośnych roślin. Bóg powiedział, nie jedzcie zakazanego owocu. Wątpienie w Jego słowa jest niebezpieczne. Spójrzcie na cierpienie, jakie mamy dzisiaj na świecie. Czasami myślimy, skoro Bóg jest Bogiem miłości, dlaczego na to pozwala? On jest tym, który najbardziej rozpacza z powodu wojny, bólu, nędzy i cierpienia na ziemi. To bardzo go smuci, ale on pozwala światu dokonać wyboru. I zamiast pytać, dlaczego dzieją się te wszystkie złe rzeczy, powinniśmy mówić, skoro karą za grzech jest śmierć, dlaczego dzieje się tak wiele dobrych rzeczy? Dlaczego Bóg nadal błogosławi świat tak ogromnym pięknem? Czasami w naszym życiu jest tyle radości. Bóg jest Bogiem miłości. On narusza terytorium szatana, aby przynieść nam nadzieję i zbawienie. Plan zbawienia musi zostać zrealizowany i każdy musi podjąć decyzję. Jaki jest jedyny sposób, żeby oprzeć się szatanowi? List Jakuba 4:7. Poddajcie się więc Bogu i przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Dalej czytamy. Zbliżcie się do Boga, a przybliży się do was. W jaki sposób zbliżamy się do Boga? Poprzez modlitwę. On cały czas słucha. Mów do Niego. Ja rozmawiam z Nim, kiedy jadę na program, potem na górze przed programem. Modlę się i rozmawiam z Bogiem. Piotr modlił się podczas pływania. Możecie rozmawiać z Bogiem przez cały czas. Nigdy Cię nie porzucę i nie opuszczę. On zawsze jest blisko. W jaki sposób Jezus walczył z atakami diabła? Już o tym mówiliśmy, ale chcę, żebyście to zapamiętali. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz, szatanie, bowiem napisano. Przy wszystkich trzech pokusach Jezus mówił, napisano, napisano, napisano. Miecz ducha, którym jest Słowo Boże. To jest kamień, którym Dawid zabił Goliata. Uderzył go w czoło, a potem mieczem odciął mu głowę. To miecz Ducha Bożego, którym jest Słowo Boże. Hebrajczyków 4 czytamy, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Psalm 119 mówi, że jeśli chowamy w sercu Boże Słowo, ono zachowa nas od grzechu. Przechowuj Słowo w swoim umyśle. Kiedy i gdzie diabeł zostanie ukarany? Jaką karę otrzyma? Aby przez śmierć zniszczył tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Dzięki swojej śmierci Chrystus był w stanie zniszczyć szatana, który ma władzę nad śmiercią. W jednej z przypowieści, w Mateuszu 25:41, Jezus powiedział, że diabeł i jego aniołowie zostaną ostatecznie zniszczeni w jeziorze ognia. Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. Izajasz 14:15. A oto strącony jesteś aż do krainy umarłych, na samo dno podziemia. A w Apokalipsie 20 Biblia mówi, że szatan zostanie wrzucony do jeziora ognia.
Czy diabeł kiedykolwiek pojawi się ponownie, żeby kusić lud Boży? Czy po tym, jak Pan zniszczy szatana, zabierze nas do posiadłości, które dla nas przygotował i odnowi świat, musimy się o to martwić? Skąd wiemy, że sytuacja się nie powtórzy? Że świat nigdy więcej nie zostanie skażony grzechem i nie pojawi się inna zła siła? W Ezechielu 28:19 czytamy: przepadniesz na zawsze. Szatan nigdy więcej nie będzie problemem. Być może to Gabriel zajmie miejsce Lucyfera jako Boży najważniejszy anioł. Nachum 1:9. Nie powstanie po raz drugi utrapienie. Nie musimy się martwić. Za każdym razem, gdy w niebie będziemy patrzeć na blizny na rękach Chrystusa, będziemy wspominać, jaką cenę ma grzech. Nie będziemy chcieli powtórzyć tego błędu. Numer 14. Jaki jest stosunek Boga do zniszczenia bezbożnych? To łamie jego serce. Ezechiel 33:11. Powiedz więc do nich: jak żyję ja, mówi Wszechmogący Pan, nie pragnę śmierci grzesznika. Bóg chce, aby grzesznik zawrócił ze swej złej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swych złych dróg. Dlaczego macie umrzeć? Jezus mówił: pokutujcie, bo Królestwo Boże jest tuż u drzwi. Musimy żałować za nasze grzechy, mówiąc: Panie, przemień moje serce. Uczyń ze mnie nowe stworzenie. Wtedy narodzimy się na nowo. Możemy być nowymi stworzeniami, odczuwać prawdziwą radość i mieć życie wieczne. Wiele lat temu czytałem, że w 1986 roku w mieście Crystal River na Florydzie pewną matkę przeraził krzyk sąsiadki. Wybiegła na zewnątrz i zobaczyła, jak aligator atakuje jej syna Michaela, wciągając go do jeziora. Chłopiec zanurkował, a ponad 3-metrowy aligator złapał go za głowę. Ponieważ Michael miał maskę do nurkowania, udało mu się wyślizgnąć. Kiedy był pod wodą, zobaczył nad sobą brzuch aligatora i od razu wiedział, co to jest. Miał 12 lat. Zaczął płynąć jak najdalej od tego miejsca, a w końcu się wynurzył. Rodzice zobaczyli, że syn płynie w ich stronę. Jednak aligator również zorientował się, gdzie jest chłopiec. Matka podbiegła na brzeg, skoczyła do wody na kamieniste dno. Michael zaczął wspinać się na ląd i w tym samym momencie dopadł go aligator. Złapał go za lewą nogę, matka złapała go za ręce i tam na brzegu zaczęła się walka o życie chłopca pomiędzy bezlitosnym gadem i kobietą. Chłopiec krzyczał: nie puszczaj mnie. Aligator próbował wciągnąć go do wody i zastosować tak zwany obrót śmierci, czyli szybkie obracanie się wokół własnej osi. Ale miłość matki i uścisk były silniejsze i w końcu wyrwała chłopca z paszczy aligatora, którego potem zastrzelono. Właściwie znaleziono dwa gady i wszyscy są pewni, że Michaela zaatakował ten większy. Chłopiec miał poprzecinaną skórę głowy i złamaną lewą nogę. Kilka dni później ktoś zapytał go: jak się wtedy czułeś? Czy mogę zobaczyć twoją nogę? Podniósł kołdrę, pokazał blizny, które w końcu zaczęły się goić, i z dumą powiedział: mam też blizny na rękach, w miejscu, gdzie wbiły się paznokcie jego mamy, która się nie poddała. Jest jeszcze ktoś, kto ma blizny na rękach, ponieważ nigdy z ciebie nie zrezygnował. Jezus jest zdeterminowany, żeby cię uratować, przyjacielu. Wystarczy, że mu zaufasz i oddasz mu swoje serce. Biblia mówi: gdyż większy jest ten, który jest w was, niż ten, który jest na świecie. Na tym świecie toczy się wojna pomiędzy dobrem i złem i ja wiem, która strona przegra. Mówi o tym Księga Apokalipsy. Jezus zwycięży. Jeśli chcesz otrzymać życie wieczne oraz lepsze życie teraz, musisz oddać się w Jego ręce. W Ewangelii Jana 3:14-15 czytamy słowa Jezusa wypowiedziane do Nikodema: a jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Przyjaciele, Jezus chce ofiarować wam życie wieczne.
Wszystko, co musicie zrobić, to przyjść do Niego. Bez względu na to, gdzie teraz jesteście. Bóg mówi do waszych serc. Pragnie dać wam ten dar. Wystarczy, że poprosicie Go o to słowami. Panie, wejdź do mojego serca. Wierzę, że Jezus jest Twoim Synem. On przyszedł na świat, aby pokazać nam, jaki jest Bóg, aby być naszym przykładem i umrzeć za nasze grzechy. Dzięki temu zostały nam one przebaczone, otrzymaliśmy nowe serca i mamy miejsce w Twoim Królestwie. Nie martw się o to, w jaki sposób się to stanie. Przyjdź do Niego, a On przyjmie Cię jako swoje dziecko. Biblia mówi, tego, kto przyjdzie do mnie, nie odrzucę. On was nie zostawi, przyjaciele. Chcemy się teraz modlić. Po modlitwie zostańcie z nami, ponieważ za chwilę wrócimy i będziemy odpowiadać na wasze pytania. Ojcze w niebie, jesteśmy wdzięczni, że pomimo nieustannych ataków złego, widzimy wiele dowodów na to, że Ty jesteś potężniejszy i dobry, że jest więcej dobrych niż złych aniołów, że możemy oddać swoje życie w Twoje ręce, a Ty będziesz nas chronił i strzegł. Ty powiedziałeś, że anioł Pana zatacza obóz wokół tych, którzy się Go boją. Modlę się o błogosławieństwo dla każdej osoby, która nas słucha, aby wszyscy oddali Tobie swoje serca i uwierzyli, że przez krew swojego Syna zapewniłeś nam antidotum na grzech. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Właściwie każdy człowiek, bez względu na religię i narodowość, ma świadomość, że na świecie toczy się jakiś rodzaj wojny pomiędzy siłami dobra i zła. Jest to ogromne zmaganie pomiędzy światłem i ciemnością, prawdą i błędem, niewolą i wolnością, a ostatecznie między życiem a śmiercią. Jaka historia kryje się za tym oczywistym paradoksem? Wiele religii, a także Biblia, naucza, że za trójwymiarową zasłoną otaczającą naszą Ziemię znajduje się inny, duchowy świat, którego nie możemy zobaczyć. W tym niewidzialnym królestwie toczy się nieustanna walka pomiędzy naczelnym wodzem sprawiedliwości a największym złoczyńcą wszechświata. Pytanie brzmi, kim są najważniejsi gracze? Jak, gdzie i kiedy rozpoczął się kosmiczny kryzys? Jest to największa tajemnica wieków oraz najwspanialsza prawdziwa historia, jaka kiedykolwiek została opowiedziana. Obecnie w tę walkę zaangażowany jest każdy człowiek na Ziemi. Tak, każdy. Kosmiczny konflikt. Korzenie zła. Przyjaciele, witamy ponownie w naszym programie. Za chwilę odpowiemy na zadane przez was pytania. Dziękujemy wszystkim, którzy je nadesłali z różnych krajów świata. Pastorze Doug, mamy naprawdę wiele pytań. Spójrzmy na pierwsze pytanie tego wieczoru. Skąd wzięła się koncepcja, że diabeł ma rogi i ogon? Nie jestem do końca pewien, ale o ile dobrze pamiętam, w mitologii greckiej jest wiele różnych dziwacznych istot. I nie tylko u Greków, ale także w wielu religiach pogańskich spotykamy postaci, które wyglądają jak pół człowiek i pół kozioł. Mają rogi, kozie kopyta, skrzydła nietoperza. Niektóre ze średniowiecznych malowideł, które moim zdaniem pochodzą z pogaństwa, przedstawiają diabła w ten sposób. Szatan na pewno chciałby, ażebyśmy myśleli o nim jako o nierealnej, dziwnej istocie.
Bo jak wspomniałeś wcześniej, on jest rzeczywistą postacią i zwodzicielem. On wie, że w takim kształcie nie będzie traktowany poważnie i chce tego. W rzeczywistości jest błyskotliwym, inteligentnym i pięknym stworzeniem. Kolejne pytanie. Jak wielu aniołów przyłączyło się do buntu szatana w niebie? Biblia podaje jedynie procentowo, nie znamy dokładnej liczby. Możemy jedynie spekulować. Czytamy, że 1/3 gwiazd, czyli aniołów, została zrzucona. To znacząca liczba. Diabeł był w swoim zwiedzeniu tak przekonujący. Nie tylko przekonał większość ludzi, żeby poszli za nim. Namówił do tego 1/3 świętych aniołów. Kiedy dzisiaj mówimy o aniołach szatana, nie nazywamy ich w ten sposób. Są to demony, złe duchy. Kiedy Jezus wyganiał złe duchy, one wiedziały, kim jest i mówiły: wiemy, kim jesteś, Jezusie, Synu Boga. Pamiętamy Cię. Ukazujesz się w ciele człowieka, ale my Cię znamy. Przyszedłeś, aby nas dręczyć, zanim nadejdzie czas? Wiedziały, że nadchodzi ich sąd. W 12 rozdziale Apokalipsy czytamy: biada mieszkańcom ziemi i morzu, gdyż zszedł do was diabeł, pałający wielkim gniewem, wiedząc, że ma niewiele czasu. Jak wielu aniołów? Cóż, jeśli każdy z nas ma anioła stróża, a na świecie jest 8 miliardów ludzi, prawdopodobnie są miliardy aniołów. W ostatni weekend wygłaszałem kazanie o tym, jak Jezus wyrzucił złego ducha z pewnej osoby, a demon powiedział: wiem, kim jesteś, święty Boże. W ostatnich dniach prawdopodobnie spotkają się twarzą w twarz. Ten anioł był kiedyś w niebie i zapewne wielbił Boga przed jego tronem, a teraz jako zły duch spotyka Jezusa na ziemi. Demony były tam przez długi czas, chociaż nie wiemy jak długo. Oczywiście w niebie byli pięknymi i kochającymi istotami, dopóki nie poszli za zwiedzeniem szatana. Bóg powiedział do Adama i Ewy: w dniu, w którym będziesz z niego jeść, z pewnością umrzesz. Dlaczego więc nie umarli tego dnia? W pewnym sensie umarli, gdy zgrzeszyli, coś się zmieniło. Dzięki Bożemu miłosierdziu nie zostali zgładzeni od razu. Bóg aktywował plan, aby ich uratować. Biblia mówi o baranku zabitym od założenia świata. Kiedy Adam i Ewa opuścili ogród Eden, Bóg odział ich w skóry. Próbowali zakryć się liśćmi figowca, ale Bóg uznał, że to nie pasuje. Interesujące jest również to, że zrobili sobie przepaski z liści, czyli minimalne okrycie. Bóg dał im odzienie lub szaty ze skóry. Żeby zdobyć skórę, ktoś musiał umrzeć. Wierzymy, że właśnie wtedy Pan ustanowił system ofiarniczy. Wypełniał go Abel i dlatego Bóg zaakceptował jego ofiarę. Już wtedy ludzie rozumieli plan zbawienia i wiedzieli, że przyjdzie Syn Boży. Kiedy Jan Chrzciciel wskazał na Jezusa, powiedział: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To było wypełnienie ofiar. Jakie było pytanie? A, tak. Dlaczego nie umarli? Umarli duchowo. Ich oczy się otworzyły i zobaczyli swoją nagość. Interesujące jest również to, że w 2 Piotra 3,8 czytamy, że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Ani Adam i Ewa, ani żaden inny człowiek nie przeżył 1000 lat, oprócz Enocha, który został zabrany do nieba. Adam żył 930 lat i umarł. Jeśli przed upadkiem 1000 lat było jak jeden dzień, umarł w pierwszym milenium. Ale w dniu upadku zaczął umierać. W Biblii czytamy: śmiercią umrzesz. W dniu, w którym zgrzeszysz, rozpocznie się proces twojej śmierci. Mamy kolejne pytanie. Skąd możemy wiedzieć, że chrześcijaństwo to właściwa religia? Z tego samego powodu, dla którego wiemy, że tabliczka mnożenia jest prawdziwa, bo wszystko się w niej sumuje. Mamy dowód, że to działa. W jednym z kolejnych wykładów podzielę się moim osobistym świadectwem. Próbowałem wielu różnych religii, ale żadna z nich nie miała mocy. Kiedy wreszcie znalazłem Jezusa w chrześcijaństwie, wiedziałem, że nie znajdę nic, co miałoby więcej sensu i gdzie wszystkie kawałki tak dobrze do siebie pasują. Ono daje ci odpowiedzi. Sprawia, że nagle zaczynasz wszystko rozumieć. Nie możesz być szczęśliwy, dopóki nie zrozumiesz, skąd pochodzisz,
co tutaj robisz i dokąd zmierzasz. Wszystkie te odpowiedzi znajdują się w Biblii, w chrześcijańskim zrozumieniu tego, na czym polega sens życia. Następne pytanie brzmi, czy powinniśmy wielbić Ducha Świętego? Mamy wielbić jedynie Boga i oczywiście wielbimy Go w Duchu Świętym. Biblia mówi, że On zachęca nas do oddawania chwały Ojcu i Synowi. Przez całe Pismo widać, że oni starają się okazywać miłość i szacunek sobie nawzajem. Jezus zawsze wskazuje na Ojca, Duch zawsze wskazuje na Jezusa i Ojca, Ojciec zawsze wysławia Syna. Próbuję sobie przypomnieć, ale nie znajduję przykładu słów, które nakazywałyby wielbić Ducha. Modlono się w Duchu do Syna i w imieniu Syna do Ojca. Ktoś pyta. Myślałem, że podał skąd jest, ale nie. Ktoś pisze o szczególnym zmartwychwstaniu. Czy Biblia wspomina o jakimś szczególnym zbudzeniu zmartwych? Dobre pytanie. Pamiętajcie, przyjaciele, że jesteśmy na żywo i pastor Ross dostaje wasze pytania na gorąco, więc cały czas możecie zadawać je na czacie. W Biblii występują wyjątki. Czytamy w niej. Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. W przypadku większości ludzi tak właśnie będzie. Śmierć, a potem sąd. Ale mamy wyjątki. Enoch, który chodził z Bogiem, nigdy nie umarł. Eliasz, który został zabrany do nieba w ognistym rydwanie, też nigdy nie umarł. Mojżesz został wzbudzony przed sądem 3 dni po swojej śmierci. Niektórzy ludzie zmartwychwstali, o czym mówi nam Mateusz 27. A gdy Jezus przyjdzie powtórnie, wzbudzi zmartwych pewnych ludzi. Jedna grupa zostanie wyróżniona, ponieważ ogłaszała Jego przyjście, a druga zostanie ukarana. Chrystus powiedział do najwyższego kapłana Kajfasza, zobaczycie mnie przychodzącego na obłokach nieba. W Apokalipsie 1,7 czytamy, zobaczy go wszelkie oko i ci, którzy go przebili, zostaną wzbudzeni, żeby być tego świadkami. 12 rozdział Księgi Daniela mówi, że powstanie Michał, a będzie to czas ucisku, jakiego nie było, odkąd istnieją narody. Czytamy o tym, że wielu obudzi się, jedni ku życiu wiecznemu, a drudzy na hańbę i wieczną wzgardę. Będzie więc miało miejsce zmartwychwstanie i ci, którzy pełnili kluczową rolę podczas ukrzyżowania Jezusa, zostaną wzbudzeni, żeby zobaczyć Jego przyjście. W ten sposób dostaną odpowiedź na swoje pytanie. Kolejne pytanie. Jeśli w niebie wszyscy będziemy mieli wolną wolę, skąd Bóg ma pewność, że nie będziemy chcieli znowu zgrzeszyć? Myślę, że w wieczności cały wszechświat będzie miał fotograficzną pamięć. Czasami gram na pianinie i jedną z pieśni, które wtedy wykonuję, jest pewna popołudniowa pieśń gospel, która mówi... W niebie jedyną rzeczą wykonaną przez człowieka będą blizny na rękach Jezusa. I wstał z martwych i powiedział do Tomasza, spójrz na moje ręce i na mój bok. On cały czas ma blizny. Będziemy widzieć konsekwencje i wyraźnie pamiętać, do jakich potworności doprowadził grzech. I to będzie wieczysta gwarancja na to, że zło nigdy więcej nie powróci. Ktoś pyta, co miało miejsce najpierw, bunt szatana w niebie czy stworzenie ziemi? Kiedy kręciliśmy film Kosmiczny Konflikt, studiowaliśmy tę kwestię. Uważamy, że bunt w niebie miał miejsce najpierw, zanim został stworzony świat. Jednym z powodów, dla których Bóg stworzył Ziemię, On powiedział do Adama i Ewy, napełniajcie Ziemię. Nie mieli rozradzać się w nieskończoność i mnożyć się jak króliki. On chciał zaludnić Ziemię. Stworzył na obraz Boży inteligentne istoty, które miały w pewnym sensie wypełnić pustkę powstałą po usunięciu z nieba upadłych aniołów. Uważamy więc, że najpierw był bunt, a potem stworzenie. Myślę, że szatan bardzo przejmuje się tym, że nie potrafi stwarzać. Czy kiedy znajdziemy się w niebie, będziemy pamiętać całe nasze życie na ziemi? Tak i nie. Wierzę, że Bóg nie zamierza zrobić nam prania mózgu, aby usunąć z naszej pamięci, przez co przeszliśmy i w jaki sposób nas uratował. W Izajaszu 65 czytamy jednak,
Bo to ja stworzę nowe niebiosa i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, nie przyjdą nikomu na myśl. Myślę, że uleczy wszystkie bolesne wspomnienia. Wieczność będzie tak bardzo wypełniona radością, chwałą i rozkoszą przebywania z Bogiem, że to szczęście sprawi, iż nieprzyjemne myśli nie będą miały szansy pojawić się w naszych umysłach. Nie oznacza to jednak, że zapomnimy, co zrobił Jezus, żeby nas ratować. Myślę, że zawsze będziemy o tym pamiętać. Mamy kolejne pytanie, już 10. Jeśli Bóg jest dobry, dlaczego pozwala, aby niewinne dzieci umierały? Cóż, kiedy urodził się mój brat, okazało się, że jest śmiertelnie chory. Obaj zadawaliśmy sobie to pytanie. Mówił, życie nie jest sprawiedliwe. Ja jestem mądry i chory, a ty jesteś zdrowy i głupi. To nie ma sensu. Zawsze zastanawiałem się, dlaczego tak jest. Na świecie panuje grzech spowodowany przez człowieka. Kiedy człowiek walczy przeciwko człowiekowi, giną niewinni. Bóg nie zawsze zapobiega konsekwencjom strasznego wyboru, jakiego dokonali Adam i Ewa, a my cierpimy z tego powodu. Izraelici stali się niewolnikami nie dlatego, że podjęli decyzję, by zamieszkać w Egipcie. Zrobili to ich przodkowie, a oni ponieśli konsekwencje tego wyboru. Mamy przyczynę i skutek i Bóg pozwala, aby tak się działo. On przyniesie jednak ostateczny ratunek, więc w niebie nie będzie chorób, smutku, bólu i śmierci. Będziemy studiować ten temat w tym tygodniu, więc bądźcie z nami. Ktoś pyta, pastorze Doug, czym jest Gog i Magog w Księdze Apokalipsy? Kolejny przykład tego, że Apokalipsa nawiązuje do Starego Testamentu. W Księdze Rodzaju 10 znajdujemy pierwsze nawiązanie do Goga i Magoga. Byli to starożytni wrogowie ludu Bożego. Zwróćcie uwagę, że każde imię w Apokalipsie jest symbolem. Brzmi to szokująco. Raz czy dwa pojawia się tam imię Jezus, ale często nazywany jest barankiem. Amen, żywą wodą, drzwiami. Ma w Biblii tak wiele imion. Kiedy Stary Testament wspomina o Gogu i Magogu, zawsze oznacza to wrogów ludu Bożego. Gog, czyli ten, który wyszedł z Goga, jest to więc Gog i jego dzieci, Babilon i jego córki walczący przeciwko ludowi Bożemu. Czytamy o tym w Apokalipsie 11. Mamy następne pytanie. Czy diabeł panuje nad piekłem? Wróćmy na chwilę do poprzedniego pytania. Zapomniałem wspomnieć, że Ezechiel 38 również mówi o Gogu i Magogu, okrywających ziemię jak obłok, aby walczyć z ludem Bożym. Ale Bóg walczy w jego imieniu, o czym czytamy również w Apokalipsie 20. Czy diabeł panuje nad piekłem? Nie, Biblia o tym nie mówi. Niektórzy tak myślą, bo szatan mówi o Szeolu. Słowo Szeol oznacza po prostu grób. Wiecie, prawie nigdy nie kupuję brukowców. Kupiłem je może raz czy dwa, żeby wykorzystać je podczas wykładu o proroctwach biblijnych, ponieważ ich okładki były tak szokujące, że musiałem je pokazać. Ale pamiętam, jak wiele lat temu czytałem w jednym z takich magazynów. Studniarze w Rosji dokopali się do piekła i słyszeli wrzeszczące demony. Ludzie myślą, że gdzieś po tamtej stronie jest wielka płonąca pieczara, z której wydobywa się gorąca lawa. W mitologii rzymskiej był taki bóg, Wulkan, bóg ognia, od którego imienia pochodzi słowo wulkan. Ludzie pomyśleli, skoro Bóg pali ludzi, musi to dziać się pod ziemią, a władcą tego miejsca jest szatan. Połączyli naukę o wulkanie, bogu ognia, z nauką o diable i pojawiła się idea, że szatan panuje nad piekłem. Nie czytamy o tym nigdzie w Biblii. Kto powierzyłby mu karanie ludzi?
Kolejne pytanie. Dlaczego w Księdze Daniela i Apokalipsy jest tyle symboli? Dlaczego Bóg nie objawił przyszłości jasno i wyraźnie? Świetne pytanie. W Biblii są cztery apokaliptyczne księgi wykorzystujące wiele sugestywnych obrazów. Apokalipsa, Daniel, Ezechiel, Zachariasz i może Ozeasz. Jest w nich wiele wizji i proroczych obrazów. Często dotyczą one polityki. Na przykład wizje Daniela mówią o upadku Babilonu i Persji. Sposób przekazania tych wiadomości ma chronić je przed zniszczeniem przez władze jako wywrotowe. Bóg przemawiał w języku symboli. Kiedy Jan pisał Apokalipsę, był uwięziony przez Rzymian. A przecież pisał o upadku Rzymu. Chciał chronić to przesłanie, a także przekazać prawdę tym, którzy jej szukają. Jezus powiedział, szukajcie, a znajdziecie, i zostawił nam w Biblii klucz do zrozumienia języka symboli. W pierwszym rozdziale Apokalipsy czytamy, że wysłał swojego anioła, aby dał świadectwo Słowu Bożemu i świadectwo Jezusa Chrystusa. Przekazał swoje przesłanie w serii symboli. Użył takiego języka, aby powiedzieć prawdę na temat proroctw i zbawienia. Dlaczego Bóg nie rozwiązał problemu grzechu zaraz po potopie? Przecież wszyscy grzesznicy utonęli. Dlaczego wtedy nie powstała nowa ziemia? Przede wszystkim Jezus jeszcze nie przyszedł. Znaleźlibyśmy się w niezłych tarapatach, wybaczcie kolokwializm. Bóg w planie zbawienia pozwala, aby sytuacja dojrzała. Ten okropny eksperyment zwany grzechem trwa już 6000 lat. Wydaje się to tak długo, ale w porównaniu z wiecznością 6000 lat to maleńki kawałek. Nawet go nie widać. To wielki okres, w którym Bóg pragnie pokazać, czym grozi zło i samolubstwo. Diabeł zademonstrował wszechświatu, co się dzieje, jeśli ktoś kieruje się samolubstwem, a nie miłością. To bardzo realistyczne przedstawienie, które musi być doprowadzone do końca. Rachel pyta, czy szatan zna nasze myśli, czy jedynie słyszy nas, kiedy mówimy? W pierwszej Księdze Królewskiej 8:39 czytamy, jak Salomon modli się słowami, Ty sam znasz serca wszystkich synów ludzkich. Ewangelia Marka 2 mówi, że Jezus wiedział, co myśleli uczeni w Piśmie i odpowiedział na ich myśli. Podczas uczty u Szymona Jezus wiedział, o czym myśli gospodarz. Tylko Bóg wie, co dzieje się z myślami tłoczącymi się w naszych szarych komórkach. Diabeł może cię kusić, patrzeć na twoje reakcje, badać twój charakter i w ten sposób domyślać się, co myślisz. Czasami wiemy, co myślą nasi małżonkowie, bo poznajemy to po ich zachowaniach. Patrzymy na zewnętrzne znaki i wiemy, co dzieje się w środku. Szatan świetnie to robi. Diabeł nie wie, o czym myślimy, ale kieruje tobą za pośrednictwem demonów. Podobnie Bóg wysyła anioła stróża, aby nas chronił. Myślę, że szatan ma sztab upadłych aniołów, które studiują nasze słabości. C.S. Lewis napisał w swojej książce, że demony specjalizują się w konkretnych osobach i znają ich słabości. Dzięki temu mogą nas kusić i bazować na naszych reakcjach, ale nie potrafią czytać naszych myśli. Niektórzy mówią, skoro diabeł nie zna naszych myśli, powinniśmy zawsze modlić się tylko w sercu. Nie, on drży, kiedy się modlimy. Jezus modlił się głośno i jego modlitwy są zapisane w Biblii, więc głośna modlitwa jest tak samo dobra jak cicha. Pastorze Doug, wspomniałeś o drugim rozdziale Marka, gdzie czytamy, a Jezus, poznawszy zaraz swoim duchem, że tak o sobie myśleli, powiedział do nich, dlaczego tak myślicie w waszych sercach? Jest to 8 werset tego rozdziału. Oczywiście jest to również odniesienie do tego, że Jezus jest Bogiem, bo tylko Bóg zna myśli. Kolejne pytanie. Czy to prawda, że Księga Rodzaju mówi o aniołach, którzy płodzili potomstwo z ludźmi? Nie. W 6 rozdziale Księgi Rodzaju czytamy,
że gdy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi, widząc, że córki ludzkie były piękne, synowie Boży brali je sobie za żony spośród wszystkich, które sobie upatrzyli. I mieli z nimi potomstwo, a na ziemi pojawiły się olbrzymy. Jest w Biblii jedno miejsce, które jakoby nazywa synami Bożymi aniołów. Jest to błędna interpretacja. Zatem niektórzy twierdzą, że upadli aniołowie wchodzili w intymne związki z ludzkimi kobietami. Myślę, że byłoby to biologicznie niemożliwe. Czy w jakiś sposób byli zdolni, żeby spłodzić istoty będące pół ludźmi i pół demonami? Nie o to tutaj chodzi. W 1 Jana 3:1 Biblia mówi: patrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, abyśmy zostali nazwani dziećmi Bożymi. I jeszcze kilka razy w Biblii czytamy, że to my jesteśmy synami Boga, synami i córkami Boga. Po śmierci Abla, Adam i Ewa mieli jeszcze jednego syna o imieniu Set, który kochał Pana i był mu wierny. Był jak Adam. Kain odszedł i zbudował miasto o nazwie Henoch. Żyli tam w całkowitym oddzieleniu. Ponieważ zabił brata, był pewnego rodzaju wyrzutkiem społecznym. Ożenił się z jedną ze swoich sióstr. Zaczęli się rozmnażać i tak powstała nowa populacja. Pamiętajmy, że żyjąc setki lat, tak jak oni, możesz mieć dużo dzieci. Dzieci Seta oraz Adama i Ewy nadal żyły z dala od nich. Potomkowie Kaina odwrócili się od Boga i nazywano ich synami ludzkimi. Ale tych, którzy pozostali wierni Bogu, nazywano synami Boga. Jednak synowie Boga zaczęli odwiedzać córki ludzkie, które były bardzo piękne. I zaczęły się małżeństwa wierzących z niewierzącymi. Dlatego Bóg powiedział do Izraelitów: nie wchodźcie w małżeństwa z poganami, bo stracicie wiarę. I tak się stało. I wtedy Biblia mówi: nieprawość napełniła ziemię. Niektórzy pytają, dlaczego jest powiedziane, że ich potomkami byli olbrzymi? To bardzo popularny fakt naukowy. Nazywamy to witalnością genetyczną. Kiedy ludzie nie rodzą się w tej samej rodzinie, ich geny są silniejsze. Kiedy natomiast rodzą się lub przez długi czas wychowują się w tym samym klanie lub na tej samej wyspie, dotykają ich różne wady genetyczne. Byli więc wyżsi i silniejsi. Słyszałem, że jeśli skrzyżuje się lwa z tygrysem, powstanie legrys, który będzie od nich wyższy. Krzyżówka osła i konia to muł, który jest większy od obydwu. Jeśli połączy się zebrę i osła, powstanie zebroid, który również będzie większy. Na tym właśnie polega witalność genetyczna. To jest dobre pytanie. Skąd możemy wiedzieć, kto do nas mówi, Bóg czy szatan? Myślę, że czasami wszyscy jesteśmy zagubieni. Przede wszystkim Słowo Boże. Człowiek powinien żyć każdym słowem, które pochodzi z Bożych ust. Ludzie mówią: tak czuję. Jeśli jednak twoje odczucie sprzeciwia się Bogu, prawdopodobnie mówi do ciebie diabeł. Niektórzy twierdzą: czuję, że duch do mnie przemawia. Cóż, szatan też ma ducha. Złe duchy potrafią zwieść w taki sposób, że możemy pomylić nasze odczucia. Przede wszystkim więc rozróżniamy to dzięki Słowu Bożemu. Oczywiście duch nas prowadzi, ale musi on zgadzać się z Pismem. Czasami, kiedy mamy wątpliwości, warto skorzystać z chrześcijańskiego poradnictwa. Tacy doradcy również pokierują nas we właściwy sposób. Pastorze Doug, przed nami kolejne spotkanie. Tak, będziemy mówić o największym poświęceniu. Pamiętajcie o naszym następnym spotkaniu. To chyba najważniejszy wykład ze wszystkich w tej serii. Czasami ludzie przychodzą na seminaria dotyczące Apokalipsy i chcą słuchać o Antychryście, o bestii, o wniebowzięciu, o Armagedonie, o wszystkich tych gorących tematach. Ale księga ta mówi przede wszystkim o zbawieniu. Będziemy więc mówić o Ewangelii w Księdze Apokalipsy i o tym, jak ważne jest jej zrozumienie, ponieważ właśnie tak będziemy zbawieni. Nadal nie jest za późno, żebyście zaprosili swoich przyjaciół. Przed nami jeszcze 17 wykładów. Apokalipsa ma 22 rozdziały. Nie uda nam się przeanalizować ich wszystkich, ale większość. Bądźcie z nami. Zaproście na nasz program swoich przyjaciół.